wakacje samym pracą, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Dzisiaj bierzemy się za glify, jesteśmy teraz we Florencji. I we Florencji jest aż 5 glifów. I sobie tutaj zacznijmy od tego pierwszego. To jest chyba oko Horusa. That's computer code. Let me compile it. Oh, shit, it's an encrypted file. Upload it to my computer. I'm master. Pamiętajcie, że kiedyś już zebrałem jakieś glify, ale teraz mam innego save'a i nie ruszałem glifów w ogóle, więc na spokojnie tutaj będziemy to robić. Hello. This is Zdobyto trofeum czubek góry lodowej. I've uploaded the evidence, the file that proves it all, but I've split it into 20 pieces and locked each with a code. Can't be too careful. Mówi jak człowiek zagadka prawie, nie? No, not her. What century is it? Never mind. I've hidden the code to the first file inside this program. Find it. Find them all. And along the way, you'll begin to see the truth. What the heck? How did this get inside our Animus? Oh, the memory core. We transferred 16's memory data from Abstergo into the Animus 2.0. He must have hacked the machine when Vidic left him alone between sessions. Oh, hold on, wait a second. The signs on the walls in Abstergo, the ones written in blood, those were clues. He was telling us to look for them inside the Animus. Odblokuj plik. 5 tych mitycznych scen posiada wspólne cechy. Dostrzeż je, a zaczniesz rozumieć. Czy to może być miłość? Może wszystkie te, które mają cycki na wierzchu. Czekajcie, jabłka. Raz, dwa, trzy. Cztery. Jeszcze raz. Raz. Dobra, czekajcie. To. 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 I to. Tak. Było to takie złote jabłko, nie? Dostałem trofeum fragment zagadki. Dobra, otworzymy sobie wszystko pod koniec, lecimy dalej, bo naprawdę to będzie strasznie długi odcinek. Od razu wam to mogę powiedzieć, bo
Zanim ja właśnie znajdę tutaj zagadkę, zanim ją rozwiążę, zanim ja dotrę jeszcze do kolejnej, to naprawdę długo nam się zajdzie. Zostało nam jeszcze tylko 19. I wiecie, to nie będzie tylko jedna lokacja, będzie też przenoszenie się do innych, więc na pewno będą cięcia. Czeka mnie bardzo dużo montowania, więc no. Robiłem już tak kiedyś z jakąś grą. Rozbierałem znajdźki tego samego rodzaju. Mordwell! Dobra, przejdę tak naokoło. Lol. Dobra, nie chciałem tego, ale... Ale ja już chyba widzę... Tak, ja już widzę... kod. You should not be up here. Leave. Dobra. Co to jest tym razem? Vast web of connections and interconnections, all ruled by chance, or is it? Oh my God. Dobra, jak puzelki na razie. To jest proste, akurat. Takie puzelki mogą być proste. No i to będzie korona. Królowa Elżbieta I. ID fragment Edenu 2. Dalej. O, super, jeszcze zabawa. To jest może troszeczkę jak z Trespasserem w Ratchecie i Clanku. Dobra, już widzę rozwiązanie tej zagadki. Cesarz Napoleon I. Jebany. Fragment Edenu I, jabłko. No i do 3 razy sztuka pewnie, no. Tak myślałem. Dobra, czekajcie, wezmę to tak, żeby to było, żeby to tak normalnie wyglądało po prostu, o to mi chodzi. Dobra. George Washington, Stany Zjednoczone, fragment Edenu 3. Dobra, mamy kolejny plik odblokowany. I lecimy do 3 we Florencji. O kurde, miałem do innego iść teraz. Aj, trochę zwaliłem. Ale dobra, kolejny glif powinien być tutaj. Jeszcze tylko 18. Tylko. Ale ja pozużywam tych apteczek, nie? Serio, to będzie dla mnie bardzo wymagający odcinek. Długi przede wszystkim. Jak zobaczycie godzina, to się nie przestraszcie i się nie zdziwcie przede wszystkim. Taciu! Tego co kojarzę, to chyba zakupiłem sobie lekarstwa, jak byłem ostatnio w Monteridziani.
Nie wiem, czy to czasami tutaj chyba nie ten. Nie ogarnąłem za pierwszym razem tego glifu. Tak, tutaj odkryłem pierwszy glif, pamiętam. Omega. Potomkowie, odblokuj plik. Trzymał to blisko siebie, znajdź jego dziedzictwo. To. Mhm. Houdini rozpoczyna ucieczkę z wodnej komory chińskich tortur. To? Mhm. O, mam. Znaleziono kod dostępu, wprowadź. Dobra, lecimy dalej. Oh my god. Dobrze, że się nie złapałeś. O! You should feel better now. Ta peleryna Medyceuszy zdecydowanie się przyda. Nie ma tu strażników, lol. Z jednej strony to mnie cieszy, z drugiej aż dziwi. Jakaś małpa w ogóle. Poważnie. Nieskończona wiedza. Jego rozwarta paszcza niesie pocałunek śmierci. Prowadząc młodych na spotkanie końca. O. Ej, są cyfry. Wytyfy. Powiem tak, były bardzo dziwne te są te cyferki w sumie. Uff.
What the fuck? Czekajcie. Gdzie ognie te skały zgardzieli, wykuwali oczy swe. O, widzę. Ten potwór nie pochodzi od człowieka. O, kod binarny, super. Najgorsze gówno, jakie mogło powstać. Poważnie. Potwór to jest tutaj. W sumie to potwory. Czemu w ogóle 5 obrazków? Ej, nie, ludzie, no. Mam ochotę się zabić, naprawdę. Ten potwór. Tu są potwory. Szkoda, że tutaj nic nie ma. Dobra, nie słuchajcie, ja zaraz do was wracam, bo ja serio tego nie znajdę. Okej, jestem już z powrotem. To nawet nie wyglądało, żeby cokolwiek było, ale okej, no, niech będzie. To jest czwarte, fajnie. Dobra, tutaj gdzieś powinno być teraz. Jezu, jak mi się nie będzie chciał tego montować, no naprawdę, no. Tu zanikanie, tu pojawianie się obrazu. Nie skomentuję tego. Pozostaje to bez komentarza. Super, znowu takie budynki ułożone, gdzie nie można w ogóle, kurwa, przeskoczyć. Cipolle, tak! W cipę cię ruchają, rozumiem. Gdzieś tutaj. Tak. Jest, jest. Dobra. I ostatni glif we Florencji. I będzie to już 1/4 odcinka. Dopiero. Narzędzia władzy. Odblokuj plik. Mocą swą ścinali wrogów.
Chyba chodzi o miecz. No jakim cudem? To będzie na pewno. Jak? Jezus. Co wam tu nie pasuje? Wskazówka. There seem to be a lot of warriors here, yeah? But only some of them have weapons. Naprawdę? Mogę zobaczyć to. Naprawdę? Wcale nie można tego stwierdzić po ścinaniu wrogów, nie? Wcale. On ma broń. Oni nie mają broni. Oni też nie mają broni. Oni tak samo, chyba, że jestem kurwa ślepy. To muszę usunąć. A już robiłem coś takiego, no. Jezu, ludzie, nie możecie robić prostych wskazówek? No naprawdę, no. Boże, no nie wiem, no.
Ojeju, no. Czekajcie. To. To. No. Tak myślałem. Ja pierdolę. No co? W ich rękach mądrość podparta wielką siłą. Na pewno. Podparta. Jan Chrzciciel. O! Pastorał. No chodziło o laskę, no. Jezu, dziękuję, że nie musicie trzeci raz mi tego... tych katuszy robić. Dobra. Ja zaraz wracam, widzimy się w Monteriggioni. Dobra, jestem z powrotem. Tutaj na pewno wiecie, gdzie może być glif. No właśnie, tutaj. Dobra. They were mostly heroes. See how the lineage is disrupted? The web of history traps the good, and the evil take what is not theirs. Bracia, odblokuj plik. O, układanka. To jest żart? Aha, dobra. Oh my god. Ludzie, ludzie, wy nie macie pomysłów chyba na nic, nie? Dziękuję. Zaprzysięgnij mi się na swe gardło, a jeśli komuś powiesz, spotka cię śmierć. To jest żart. Dobra. A te wszystkie rzeczy dokonały się potajemnie. Co teraz?
To jest proste. Takie kurwa proste. Ja się tym tak przyjmowałem. I że Kain zaiste jest... Jam jest Mahan, pan i władca tej wielkiej tajemnicy. To jest żart czwarte? No bez przesady. It's in natural. Ja pierdolę. Okej. Okej. To są jeszcze większe żarty. I to nie jest to. No nie żartujcie sobie. Aha, no super, i lecimy od nowa, super. Zaje kurwa biście. Nie, teraz to już tak pomieszałem. Jezu, no. Dajcie wy mi święty spokój. Nie wierzę, że ja to zrobiłem. Behold, the mark of Cain. Okej. Dobra, słuchajcie. Ja widzę się z wami w Romanii. Kurde. Czekajcie, zaraz wam powiem, gdzie się widzimy. Albo może nawet nie będę robić cięcia. Do Toskanii, no tak. Dobra, zaraz sam. Okej, jestem już z powrotem. Nie zdziwcie się, że mam rozgłos w Romanii. W Toskanii, sorry.
No ta ostatnia misja, to tam już mi się nie chciało, dostałem duży rozgłos i mi się nie chciało potem tego ogarniać, nie? Ale jesteśmy teraz w teatrze, pokażę wam dokładnie gdzie to jest. To jest tutaj. Tam gdzie znacznik bardziej. My troszeczkę jesteśmy oddaleni. No, mogłem zebrać Floreny. A, idź. Dobra. Zaczynajmy super zabawę kolejną. Szukajcie, a znajdziecie. Ja mam tak cały czas tutaj. Zerwany został z drzewa, którego strzegł wąż, a mocą swą czyni cuda. Przez wieki noszony na strzępy podarty. Ukryty pod ostrzem czerwieni. Dobra, nie wiem co tu może nie pasować. Co najwyżej ten typek. Nie, nie takie zestawienie. Może czerwieni. Tutaj święty Franciszek coś tam, że chyba jakiś egzorcyzm i coś tam się leje z tego krzyża niby krew, nie? Ale my jej niby nie widzimy, no. Czekajcie. Zerwany został z drzewa. Chodzi chyba o to drzewo. Albo to. Mocą swą czyni cuda. Nie, to się nie zgadza. O, ja pierdykam. No to też będzie mi problem. Ciekawe, czy ja muszę to w jakiejś kolejności.
Pierdolę, no nie wiem, no. To musi być na pewno. No, dobra. Udało się. Czasami muszę sam pomyśleć. Zabrali to. Fragment Edenu 66, całun. Dobra. Udało się. A, sorry, tutaj w Toskanii jest 5 fragmentów. Przepraszam bardzo. Nie zauważyłem, bo jeden jest tutaj. I tam się udamy, póki jesteśmy w ogóle na zewnątrz. W ogóle to mogłem tam najpierw pójść. No ale dobra. Serio, nie zauważyłem tego. Myślałem, że jest tylko 4. Wiecie co? Ja to podzielę na części. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Że wiecie, 10 i 10 glifów. Bo serio, nie ma co robić z tego jednej części. Nie opłaca się. Ale patrzcie, ja zawsze wpisuję sobie o skarby coś tam jeden na jeden. A tutaj o tym nie pomyślałem. Męczennicy, odblokuj plik. Fragment 1.34. Without the staff, the Tsar was powerless. He could no longer control his subjects. Revolution! Revolution! Kurde, powiem wam, że serio się źle za to zabrałem. Za glify. Mogłem zrobić w tym odcinku całą Florencję i Romanię. Byłoby 10. Boże, Romanię! Co ja mam z tą Romanią? Z Toskanią! Z Toskanię i Florencję mógłbym sobie zrobić w tym odcinku. I zostawić sobie po prostu tą Monteriggioni na następny odcinek. Bo to wiecie, i tak było jedno. Chyba, że czekajcie. Nie, nie było. Było tylko jedno. Bardzo dobrze, szanuję. Konisiu, chodź tu. Dobra,
Zaznaczamy kolejne, które jest w mieście. No i skończymy sobie oczywiście, kiedy będziemy mieli tylko dwa. Znaczy no, zrobimy sobie tylko dwa fragmenty i będziemy kończyć. W następnym odcinku sobie już będziemy kończyć te glify. Serio, zwaliłem. Mogę to fajnie tak podzielić. Nie musiałbym dzielić Romani na części, tak jakby, nie? Ale może wrzucę odcinek tak, żeby było. Żeby wiecie, przesłać filmy pod rząd. Czy jak to zaraz pierwsza część glifów, to zaraz wbije druga, nie? Sorry. Dobra, idźmy jeszcze tutaj. Tak, Ezio, tędy jeszcze chciałem iść na pewno. Cześć. No nie, no po co komu kontratak, nie? O, mamy Herolda, ja mam chyba równe 50, nie? Asasrino! Posrino, kurwa! No, mówiłem. Just like I said. Czekajcie, czy to nie było tutaj? Tak, kojarzę jeszcze. Nie wiem, co to jest. What the organization wants them to see. Hat trick. Odblokuj plik. Sprawili, by wyglądało to na wypadek. O. O mały włos nie pobił ich. Dallas Archiva. Nie ogarniam, to widzę 6 równa się 1. Może czekajcie od tyłu. O co z tym chodzi?
Ludzie, działacie mi na nerwy. O co tu do kurwy nędzy chodzi? Czekajcie. To tak jak sprawdzałem kod, to jest niby kod 312. Operacja Nowa Granica. Centrala autoryzowała ekstrakcję zasobu. Koniec negocjacji. F zamierza przyznać głos każdemu. Czekajcie, ja to całe przeczytam. Centrala... A, dobra. Z kimś takim nie da się po prostu dyskutować. Wyślę kierowcę, odbył szkolenie w FE2 w naszych laboratoriach. Nie powinien sprawiać kłopotu. Trasa przejazdu kolumny została zaznaczona poniżej. Gdy cel zostanie uziemiony, czy to przez Oswalda, czy przez Z, wykorzystajcie FE1 do odwrócenia uwagi. Niech jakiś fantom pojawi się w pobliżu zbocza, które zaznaczyłem literą X. Zdenerwujcie ludzi, korzystając z zamieszania, kierowca przechwyci FE6. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Ostatnia znajdźka w tym odcinku oczywiście nam została. Sprawdźmy ją sobie teraz. Czekajcie, zbliżę. To powinno być gdzieś tutaj. Bo bardziej pomiędzy tymi dwoma wieżami. Maybe. Ja oczywiście nagram to pod rząd, żeby się nie zgubić ani nic. Tak, miałem rację co do tych budynków. Wiesz, w sumie. Coś tam było, coś puszczone w chwili. Apollo, odblokuj plik. Znajdź orła? Czekajcie, bo mi zacina. To wygląda jak orzeł, tylko trochę pośledzony. O Boże. To niezły orzeł. Przy użyciu tej straszliwej broni wrogowie wolności zamierzają skonsolidować swe terytoria. Wyzyskiwać, kontrolować, a w końcu zniszczyć. JFK. O kurwa.
Ej, powiem wam, że to jest trudne. O matko, jak to zrobić? No tylko ludzie, nie już głowa boli. Jak to ma kurwa działać, to ja nie wiem. Czekajcie, I have idea. Dobra. Dobra, mamy to. Nie wiem, nie pasuje tu coś? Jakim cudem to nie działa? Dobra, wszystko o prawo trzeba praktycznie przerzucić. Dziękuję. O matko, dalej, dalej. No jeszcze coś. With Jack deep underground, it was easy. Napierdziele ludzie. Mnie głowa boli, naprawdę. Ja zanim się wezmę właśnie za drugą część tego,
to ja sobie zrobię lekką przerwę z pół godzinki na odświeżenie mózgu. Wątpię, żeby to coś dało, ale spróbuję. Tak więc widzimy się w następnym odcinku, w następnej części z glifów.